Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w nowym filmie, który będzie trochę inny niż to, co ostatnio nagrywam, bowiem po pierwsze jestem w wyjątkowym towarzystwie, to będzie debiut tego człowieka na moim kanale, mogę już się pokazać? Jesteś pewnie gotowy? Jestem całkowicie gotowy. Jest to Staś. Cześć. Przepraszam, Stanisław, przecież no nie wypada do takiego starego kojan tak mówić. I to jest syn mojego brata, który też jest moim krześniakiem. I jest tak do mojego brata podobny, że ja po prostu nie mogę. I to jest pierwsza jakby nowa rzecz na moim kanale i wyjątkowa sytuacja. I dla mnie w ogóle super, bo to Staś wymyślił, żebyśmy pojechali razem na lumpy. I właśnie druga rzecz, już tutaj trochę spoiler, ale widać to pewnie też w tytule, że przyjechaliśmy na lumpy i Stanisław pokaże mi swoje ulubione lumpeksy. Znaczy nie ulubione, nie, ale bez takie... Bez przesady miało być luźne zwiedzanie. No właśnie. No, idziemy na luźno po prostu szukać czegoś, luźne gacie. Idziemy szukać czegoś fajnego w tych lumpach. Przed nami w ogóle tak się zdarzyło, że tutaj zaparkowałam. I przed nami jest Fuchs, sieć sklepów odzież używana i tutaj będzie ta super promocja, czy nie? A właśnie, to chyba tu właśnie, ale tam obok, w tym budyneczku wyżej, gdzie jest ten wyblakły baner, nie wiem czy go widać. Widać, no tam jest tam jeszcze jest jeden, drugi lump, no. Ale ekstra, dwa lumpy obok siebie, no dobra, no to ciśniemy. Ogólnie ten lump jest ogromny, mówię, że Staś już coś znalazł, ale jest też tutaj dużo ludzi, więc nie wiem jak jest z nagrywaniem, niemniej wszyscy mają maski, więc raczej nikt się nie przyczepi. Że go nagram, mam nadzieję. No najwyżej pójdzie jakiś pozew. Więc tak, to czego ja szukam, to tak zawsze zerkam na męskie koszulki, marynarki i chciałabym sukienki zobaczyć i swetry z dobrym składem. Więc zobaczmy. Ej, w ogóle tu jest tyle marynarek. Ta ma piękny kolor, ale ma brzydkie klapy. Przydałabym się jakaś taka beżowa. Mi się guziki nie podobają. Też truksowa. O, tu jest cały gajerek ze spodniami. Ej, naprawdę jest ładny. Ciekawe, czy można... Nie, pewnie nie można z samej góry. Wow. Chyba go przymierzę sobie. 25 zł za komplet. W ogóle jakie to są ceny dobre. I ten jest też ładny. Fajny kolor, taki brunatny. Chociaż ostatnio kupiłam podobny. No nie wiem. I co masz? O, jakie spodnie, ładne. Spodnie jasne. Spodnie jasne? Ty, a widziałeś to? Co? Ty chciałaś jasny. Ja nie, też to jest zbyt piaskowy. Naprawdę? Ty, nawet jaśniejsze niż to. Ty, a to wygląda jak z lnu. To nie jest len? Zaraz sprawdzę, ale... A jak ty to sprawdzisz? No na łece. A. Myślałam, że masz aplikację jakąś w telefonie. Chyba jest coś takiego do sprawdzenia. Serio? Że skanujesz i on ci mówi. Kupuj tego. Do jedzenia chyba jest, nie wiem czy do ubrań. Ale beka. Kolor roku, ale strasznie poplamiony jest ten sweterek. Ja. Ależ to sweter z tym. Z kalendarzem. Jaki miły. Nie wiem, czego nie wezmę na przyszły rok. Też ma ogromny dekolt. Ostatnio chciałam sobie w Zarze kupić taką kamizeleczkę na wyprzedaży i słuchajcie, nie załapałam się. Ale tu bardzo proszę, mam za 14 zł Primark. 40. Perfekt. Siła przyciągania chyba zadziałała właśnie. Ależ to sukienka. Ja nie mogę. Piękna. Kolejna świetna rzecz, tylko niestety jest to XS-ka i ma fajne plecy. Nie wiem, czy jej nie przymierzę też. I bought a house in Cabo to shake off my cargo. It went a little bit farther and then blew my top off. 9-6 but Arsenal. I didn't drive my car home when I drank that charcoal. Man, I miss my mom so. Ask me how it feels. I say it feels too real. When you pick up speed, those pitch black wheel. Well, you got your thoughts all in the deep. What about your heart? Does it beat too hard? Not us. Kupiłam trzy rzeczy. Znaczy ogólnie kupiłam tak ten komplet z boską marynarką. Do nich są niestety spodnie, ale niestety, nie? Bo pani mówi przy kasie,
z takim przejęciem. Czy pani wie, że pani zapłaci 7 zł za ten komplet? A on kosztował 25 cały komplet i w ogóle ten gajer wygląda jak nowy. I ja ją źle zrozumiałam i myślałam, że zapłacę, nie wiem czemu, że 27 za sztukę, jakoś tak to usłyszałam, a się okazało, że 7 zł za cały komplet i do tego kupiłam jeszcze tą piękną kamizelkę i zapłaciłam, wiecie, ile za 3 rzeczy? Chwila napięcia. 10,50! Say what? Ej, zaraz zjemy szamę, za którą zapłacimy więcej. Ja nie mogę w to uwierzyć, bo tutaj właśnie zostałam uświadomiona, że w czwartki, ile jest? 3,50 za sztukę. Ja będę, za tydzień tu jestem. Koleżanki moje, szykujcie się, jedziemy, zabiorę was wszystkie. Dobra, tu idziemy teraz do góry. O, tutaj są nawet takie rzeczy. Jaki ładny. Oj, ciężko, boję się go wziąć, jak go zbiję. To jest za 600 taki retro, ale teraz retro w modzie. Zresztą. O, jacie. Sztosik. O, słodkie. Czemu to jest cena 52 zł? No bo po prostu pewnie odczyli, że jest same, wiesz. Myślisz, że ma jakiś kaszmir? Czy coś? No nie, pewnie ma znaczek. Właśnie to nie jest jakaś tam firma znana, albo ja nie znam. Peacock. Akryl. Poliester. Ej, za co jest taka cena? Jestem po prostu w szoku, bo to jest jakiś luksusowy. A, za remont im się musi zwrócić. O, to jest niezłe. To za 16. Dziś chciałam taki sweter. Zobacz, tu jest ładny. I to go tak psuje. Ono jest ładny do momentu, w którym się centki zaczynają. Aż tak? Ej, nam się podobają centki. Nie. Ogólnie jestem pod wrażeniem, bo w obu tych lumpach są takie naprawdę zadbane rzeczy. Nie ma takich szmirowych, skulkowanych. O, mam z takiego materiału bluzkę z Oysho. O, wow! Ale piękny. O, no to fajne. Takie... Serio. Sweterek turecki. Ty, ale zobacz tą cenę. 70 zł. Ty w momencie powinniśmy chyba opuścić to miejsce. Nie, naprawdę. Tu jest niektóre te ceny. Ja nie rozumiem, z czego one wynikają. Pewnie posortowali, wiesz, stan, naklejka. No boże, nowe, niezniszczone? Nie wiem. No, pewnie coś takiego. Oj, i w lumpach często można... O, bossa! Ty, a jak boss? Zgadnij ile? Nie wiem, stój. 65. Boho, czy to nie jest ta chińska firma? Taka, która ma super tanie rzeczy? Nie wiem. Ale wygląda ładnie ten haft. O, tu mi się coś podobało z takimi pagunami. I ściągacz wszystko psuje. No, fajna tkanina, ładny kolor. Cena bardzo brzydka. Bez kitu dla zasady. Nie kupiłabym tego. Tak jak tamtej żółtej nie kupiłam koszuli. 35 zł za koszulę z lumpa. Oh well. Piórnik w taki cekina. Piórnik w taki cekina. Jak możesz mieć piórnik, to wygląda jak damska sukienka. Nie, jak damska sukienka, tylko cekiny różowe. No dobra, ja sobie robię. Ej, ale ona jest ładna. I pewnie kosztuje 100. 4 dychy. SK. I to jest Big Box. Jezu. Ale to jest jeszcze druga. Może by była emeczka. Ale ona jest naprawdę niezła. Co ty mnie do jakichś luksusowych zabrałeś? Ja chciałam do normalnego lumpa. No to wyjdźmy. Patrz, 75 zł. Fakt, że to jest Morgan. Jest przepiękna, bo to jest taka bandażowa. Z bardzo ciekawej dzianiny, takiej elastycznej. Nie, no ale cena. Jaki sztos. Chcesz, ciocia ci kupi? Nie, dziękuję. Dlaczego? Zobacz! To jest dmuchana muszla. Nie jest przesada. Nie być musiał na siłkę chodzić za... Ale sztos. Ewański, to nawet tam jest taki ustnik do dmuchania. No i to jest dla mnie cena taka uczciwa, no nie? 28 zł. Myślę, to jest za dużo. No właśnie jakieś długie to jest. To trzeba mieć chyba 3 metry. Nie wiem, jakim człowiekiem nieproporcjonalnym trzeba by było być. Za krótkie rękawy, za długie te ławki. Do skitu. O! Zobacz, jest dla mnie!
Ale to jest w ogóle, jaki to jest rozpiar. Też jakieś nieproporcjonalne. Bez, ale to jest jakieś, nie wiem, dwie dychy. O, wow. Z tą syreną. Oliwia kiedyś była przebrana za syrenę na balu. Wspomnienia, ale w ogóle takich rzeczy to jest dużo. Tych różnych przebrań i to dla... O, dla małych i dla dużych. A, i jeszcze muszę wam pokazać tu strój sumy. Fajny, nie? I nawet są nowe takie wypakowanie. Nie wiem, czy brać tą koszulę. Podoba mi się w sumie. PS mają. To jest chyba prawdziwe futro, bo jest takie dziwne w dotyku. I nie wiem jak was, ale mnie prawdziwe futra strasznie odrzucają. 20 zł. Jest piękne, jest retro do renowacji, ale nawet dotykanie tego jest dla mnie przyjemne. I też znalazłam świetną kurtkę. Mam podobną, więc nie będę nad nim mierzyć, ale jest naprawdę bardzo ładna. Wygląda jak z jakiegoś manga, a to jest Istex. Nie wiem co to za marka. O, jaki sweter. O, nie wierzę. Dlaczego on kosztuje tyle hajsu? Wzięłabym Piotrkowi, tak dla beki. Piękny jest. To jest niezłe, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, ale jest bardzo sztywny ten sweter. I taki dość ciężki. Aha, i powiesiłam go na torebce Hanel. Jakby ktoś reflektował, to tutaj jest na zaspie Hanel. Stasiek mnie opuścił, wrócił do poprzedniego lumpa kupić bomberkę, która wpadła mu w oko. Tak wiecie, przemyślał, chodził, zastanawiał się i stwierdził, że jednak chce ją. I ja miałam tak samo z tą koszulą. Nie byłam pewna, czy ją chcę, ale przyłożyłam sobie do twarzy i stwierdziłam, że naprawdę wygląda pięknie, ma super tkaninę i miała dobrą cenę, 16 zł. Ogólnie w tym lumpie widziałam mnóstwo pięknych rzeczy. Teraz, pod koniec jakby mojej wizyty, bluz i swetrów, ale nie zapłacę 60 zł w lumpie za ubranie. Po prostu dla zasady. No kurczę, jeszcze jak to jest jakiegoś handlemu, ale jest w dobrym stanie, więc cena jest wysoka. To moim zdaniem jest to przesada. Ja rozumiem, jak ten lumpek zbyłby w jakimś prestiżowym miejscu, gdzie właściciel płaciłby dużo za czynsz. 7 zł. 7 zł. Koszuli nie mierzyłam wcześniej, więc sama byłam ciekawa, jak ona będzie leżeć. Tkanina jest naprawdę rewelacyjna, bardzo przyjemna, dość ciepła, świetnie ona leży, jeszcze jak ją oczywiście przyprasuję, to już w ogóle będzie ogień. Lubię takie detale, takie ugrzecznienie, takie udawanie kogoś w takiej... Chciałam powiedzieć kogoś, kim się nie jest, ale nie, no ja nie jestem miła. No, pasuje do mnie jak najbardziej. I kupiłam jeszcze kamizelkę, którą już mierzyłam, także naprawdę udane. Nie kupiłam dużo rzeczy, ale takie same sztosiki. No, poza tymi spodniami, które muszę komuś oddać. Więc tak, jestem bardzo zadowolona. Jeżeli wam się spodobają nasze łowy, to może za jakiś czas znowu gdzieś pojedziemy obczaić inne lumpy. Z tych dwóch, w których byliśmy, ten pierwszy duży, bardzo mi się podobał, było bardzo dużo ładnych rzeczy i ceny były rewelacyjne, no i w ogóle jak się dowiedziałam przy kasie o tym, że jest 3,50 za sztukę, to jest szok. I co chciałam rzec, i ten drugi też miał ładne rzeczy, ale te ceny były bardzo przegięte. No 60 zł za rzecz z lumpeksu, która nie jest jakiejś marki premium albo nie ma w składzie czegoś drogiego, typu kaszmir, to ja nie wiem skąd te ceny się biorą, co ja generuję. Może ktoś z was wie, bo nie wiem, no tak jak mówiłam, gdyby to była jakaś super prestiżowa lokalizacja albo ekskluzywny lumpeks, to rozumiem, ale w innym wypadku niezbyt. Dobra, dzięki, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę dla Stasia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.